to miasto podobne do innych. Zwyczajne ulice i place, lecz złote zaczęło tam boleć. Od 31 lat działa Stowarzyszenie Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot i Osób Niepełnosprawnych. Co roku w grudniu organizuje piękną, wyjątkową, świąteczną galę. I wtedy wyrosły ich skrzydła motyle, wiary w nich. Zależy nam na tym, by po prostu tym młodym ludziom pomóc na starcie, ale w ten sposób, żeby wyzwolić ich również własną aktywność. Oczywiście oni są w takiej sytuacji, że sami sobie nie poradzą, więc ta pierwsza pomoc, najważniejsza, czyli wyremontowanie tego mieszkania, w którym rozpoczną samodzielne życie, ale również później monitorujemy, jak ich losy po prostu przebiegają, jak sobie radzą. Czasami wspieramy, a czasami również i dajemy nagany. Gospodarzem tej uroczystości jest nowoczesna szkoła w Baranowie. Wielki zaszczyt być gospodarzem takiej uroczystości dla nas szczególnie. Zostaliśmy zaproszeni przez stowarzyszenie 3 lata temu do współpracy ze stowarzyszeniem i przyjęliśmy to z wielką radością, bo to rzeczywiście jest nie tylko uroczystość wzruszająca, ale także promująca nasze gimnazjum, ale przede wszystkim dająca możliwość młodzieży zobaczenia, jak można być dobrym na zewnątrz. Za osobiste zaangażowanie pana dyrektora. A ja dodam, że pan Andrzej Brawska był zawsze wiernym panem Agnieszki. Od lat galę prowadzą Barbara Dickert i Tadeusz Zwiewka. Na uroczystość, która jest związana z niesieniem radości innym, nie jest ani mała, ani nieważna. Wszystkie są wielkie i wszystkie są fantastyczne. Za każdym razem wzruszenia są podobne, ponieważ kiedy widzi się twarz osoby obdarowanej, uśmiechniętą, radosną, czasami pojawiają się łzy wzruszenia, to samemu człowiek też się wzrusza. To wyjątkowa uroczystość, pełna wzruszeń i łez szczęścia. Widzę, że jesteś trochę zdenerwowana. Troszeczkę, nie powiem, że nie. No ale co, to emocje? Tak, emocje. A co to za emocje? No nie wiem, jakoś tak dziwnie. Ale będą to takie wzruszające emocje. Raczej tak. Słuchaj, no to zdradź. Co ty dzisiaj dostaniesz? Wózek elektryczny wymarzony. Przyda się? Tak. A powiedz nam, bo no ja nie wiem na przykład, w czym ułatwi ci życie ten wózek? W poruszaniu się. Gdzieś wyjść, gdzieś się poruszyć, to właśnie przez ten wózek. Czyli mama będzie mogła trochę zostać w domu, a ty staniesz się dorosłą, samodzielną kobietą. Tak. Na to gdzie wychodzi. Pojedziesz na tą pierwszą wyprawę tym wózkiem? Gdzieś na miasto, z bratem najlepiej. Pewnie, że tak. Masz marzenia, które jeszcze chciałabyś, żeby się spełniły? Na razie jedno się spełniło. Także na razie zobaczmy, co dalej. Na razie, żeby wózek chodził, to będzie dobrze. No pewnie, że będzie chodził. Nowiutki, śliczniutki, super będzie. Dokładnie. Taka uroczystość jak dzisiaj potrzebna? No, widocznie potrzebna, żeby było to, co jest, to potrzebne. Klaudia się wzrusza, mama się wzrusza, jest pięknie. Na pewno. Na pewno i z całego serca dziękujemy. Klaudia powiedziała, że zaraz z tym wózkiem wyrusza na wyprawę. Mama zostanie w domu, kawę będzie pić, a Klaudia z bratem rusza. Tak, przede wszystkim tak. Przede wszystkim jest szczęśliwa. No właśnie, taki wózek elektryczny to jest spełnienie marzeń dla osoby niepełnosprawnej. Tak, to jest dla niej jest, że może sama po prostu wyjść, zostawić mamę i chcemy być osobą samodzielną przede wszystkim. Jak tu nie pomagać? Zachęcamy i Państwa, abyście otworzyli swoje oczy, uszy, serca i portfele i po prostu zmieniali świat na lepszy.